Zło kontra dobro, czerń i biel, kurczak czy falafel w kebabie. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek o operowaniu kontrastem. Od razu przepraszam wszystkich plastyków oraz fotografów, którzy omyłkowo weszli w ten materiał. Ja będę skupiał się na mediach fabularnych, konkretnie filmach i serialach. Gdyby ktoś nie wiedział, kontrast to sprzeczność między zestawionymi przedmiotami, zjawiskami i tym podobnymi. Może to też być zabieg polegający na przedstawieniu pewnego zjawiska poprzez ukazanie go na tle lub obok zjawiska zupełnie odmiennego. Używa się go, aby uwydatnić cechy charakterystyczne danych elementów, dla przykładu konfliktu między dobrem i złem, a także różnic między postaciami. Na tej zasadzie została zbudowana fabuła Księcia i Żebraka. Ktoś wpływowy i bogaty zamienia się miejscem z kimś biednym z marginesu społecznego. To jest bardzo popularny zabieg. Protagonista jest biedny? Zestawmy go z kimś obrzydliwie bogatym. Na przykład Diana i Charlotte z Księżniczki i Żaby. Jedna jest kelnerką pracującą na dwóch etatach, a druga córką barona cukrowego. Chcemy ukazać okrucieństwo danej postaci? Niech nie będzie miała oporów przed zastrzeleniem słodkiego pieska o złotym sercu. A może posiadamy mroczną bohaterkę? Dobierzmy do niej cukierkową, entuzjastyczną nastolatkę. A właśnie, to jest ciekawy przykład. Przyjrzyjmy się bliżej Netflixowej wersji Wednesday Addams, granej przez Jenna Ortega. Już samo otwarcie serialu uderza w nas kontrastem i to jest świetny przykład ekspozycji fabularnej. Dowiadujemy się z niego, że Wednesday docenia sadyzm, a na dodatek odstaje od reszty społeczeństwa. Widać to po ubiorze i reakcjach uczniów na jej obecność. Spójrzcie, jak kolorowi są inni uczniowie, a jak ubiera się Wednesday. Ona odstaje nawet w Nevermore, gdzie dostaje czarno-szary mundurek zamiast granatowo-czarnego. Ten efekt zostaje jeszcze bardziej spotęgowany przez jej współlokatorkę Enid. Porównajcie sobie ich wystrój pokoju, charaktery, wygląd, a nawet sposób poruszania się. Od Enid bije radość oraz zadowolenie z życia, a od Wednesday pesymizm i chęć mordu. Z podobnego kontrastu korzystano w Porze na przygodę z postaciami przyjaciółek Marceliny oraz Królewny Balonowej. Nawet młodzi tytani zestawiali negatywną Raven i pozytywną Gwiazdkę. Wypominasz Wednesday, że miałaby usiłowanie zabójstwa w aktach? No to robi się smutna, bo ktoś dowiedziałby się, że schrzeniła robotę. Kiedy Enid mówi o plotkach, że Wednesday podobno zabiła jakiegoś dzieciaka, to ta nie odpowiada zgodnie z prawdą. Kłamie, twierdząc, że były dwie ofiary, a do tego podbija stawkę, kpiąc słowami, ale kto by liczył. Na przestrzeni całego serialu Wednesday rzuca tego typu kwestie, które jeszcze bardziej podkreślają jej odmienność. Twórcy potęgują ten efekt jej zachowaniem i reakcjami. Chcesz jej urządzić straszny seans? No nie puszczaj jej horroru, tylko legalną blondynkę. Chowa się w lodówce w prosektorium, aby uniknąć wykrycia? Chętnie poleży w niej dłużej, bo jest tam przyjemnie. Musi włożyć śmieszny strój kota? Będzie cierpieć wewnętrznie i nie pozwoli sobie namalować wąsów. Tego typu kontrasty świetnie działają w celach komediowych. Będą tym śmieszniejsze, im różnice są większe, o ile zachowa się dobry smak. Nie polecam wrzucać żartów o austriackim akwareliście do dzieł dla dzieci. Z tego mechanizmu korzystał nawet film Super Mario Bros. Jego świat jest głównie kolorowy i radosny. Nawet potwory i złoczyńcy, no może z wyjątkiem Shy Guy w maskach gazowych, nie wyglądają jakoś przerażająco. W tych warunkach pojawia się ten gagatek, który jest co najmniej niepokojący. Nie wierzycie? Pewnie wygląd was nie przekonuje. No to posłuchajcie, co mówi. Życie to udręk ciąg, a na koniec i tak wszystkich czeka zgon. Świeże mięsko do zmielenia. W szalonym świecie tylko szaleńcy są normalni. Lumali teoretycznie zupełnie nie pasuje do tego filmu. No ale wypada fenomenalnie i pokochali go widzowie oraz sami twórcy. To jest właśnie zasługa kontrastu. Wygląd, głos oraz niektóre zachowania Lumali zupełnie nie pasują do tego, co mówi. Dobra, to są dość ekstremalne i specyficzne przypadki. Pomówmy sobie o antagonistach Scotta w butach Ostatnie życzenie. Na ich przykładzie tłumaczyłem już, czym różni się villain od antagonisty, więc tutaj skupię się bardziej na designie i użyciu kontrastu. Dla przypomnienia są to Jacek Placyk, Złotowłosa z Niedźwiedziami oraz Śmierć w postaci wilka. Pierwsza dwójka ściga się Scottem po gwiazdkę z nieba. Z kolei Śmierć ściga Puszka i chce zakończyć jego żywot. Za punkt wyjściowy weźmiemy sobie Jacka Placka. Reprezentuje klasyczny, przerysowany rodzaj zła. Zbiera magiczne przedmioty, ale nie używa ich specjalnie kompetentnie.
Często są to dla niego jednorazówki do wyrzucenia. Twórcy postarali się, aby wyglądał karykaturalnie i nie miał żadnego uzasadnienia dla własnych czynów. Dosłownie dąży po trupach do celu. Nie ma problemu z tym, aby poświęcić podwładnych. Nawet nie przyjmuje się ich ratowaniem. Z kolei złotowłosa z niedźwiedziami są dla siebie rodziną. Kiedy ktoś z nich znajduje się w niebezpieczeństwie, to pozostali ratują go nawet za cenę poświęcenia celu, do którego dążyli. Nie są też specjalnie źli. Dobra, atakują staruszkę i ją torturują, ale robią to ciut nieporadnie. Zdobywanie magicznych artefaktów zdecydowanie nie jest ich specjalnością. Znaleźli się w tym miejscu ze względu na kaprys złotowłosej. Kiedy łapią Pyrito, to stawiają pułapkę, w której używają go za przynętę, ale traktują go z sympatią. Nawet prowadzą z nim sympatyczny dialog. No a Jacek Placek na ich miejscu dosłownie szantażował Puszkę i Kitty, że zastrzeli tego psa, jeśli nie oddadzą mu mapy. Dla jasności, nie blefował i nawet nie wiem, czy dotrzymałby słowa. Mamy więc dwójkę niezbyt rozgarniętych antagonistów z tą różnicą, że jeden jest skrajnie zły, a drugiego da się polubić i zrozumieć jego motywację. No ale żadne z nich nie wypada specjalnie przerażająco. Ojciec Niedźwiedź wygląda jak wygląda, ale robi za sympatycznego i uprzejmego miśka. Okej, Jacek jest okrutny w przerysowanym komicznym stylu, jednak nawet kiedy zamienia kobietę w złoty posąg, to twórcy obracają sytuację w żart. Tego nie da się traktować zbyt serio. Aczkolwiek ten film posiada jednego, śmiertelnie przerażającego antagonistę. Jego pierwsza walka z kotem odbywa się w burzową noc w szarej lokacji. Upuszcza nawet krew Puszkowi, przez co niegdyś nieustraszony Heros zwiewa w obliczu utraty ostatniego życia. Na samym początku możemy wziąć wilka za łowcę nagród, ale z czasem nabieramy podejrzeń, że nie jest on taki zwyczajny. Kiedy się zbliża, to gwiżdże w upiorny sposób. Gdy ściga kota dalej, to wsadza dwie monety w oczy i wskazuje na niego palcami, co jest nawiązaniem do zostawienia zmarłym oboli dla Harona. Spotkałem się z opiniami, że wilk był zbyt straszny dla dzieci i te chciały uciekać z kina. Ten efekt podbija jeszcze kontrast względem złotowłosej i Jacka. Śmierć jest niezwykle kompetentna w tym, co robi. Spójrzcie, jak walczy z Puszkiem. Z jaką pewnością używa własnej broni. Jak on się w ogóle porusza. Tymczasem Jacek strzela do swoich ludzi, a winą za to obarcza źle skalibrowany celownik kuszy. Nie bez powodu śmierć przybiera postać wilka z czerwonymi oczami, aby ścigać kota. Kosy kojarzą się z mrocznym żniwiarzem, a sposób ich trzymania nawiązuje do Ozyrysa i Anubisa. Na tle nastolatki z trzema nierozgarniętymi niedźwiedziami oraz przerośniętym dzieckiem śmierć wypada absolutnie przerażająco. Gryzie się też z kolorową stylistyką reszty filmu. Wilk jest czarno-szaro-biały i ma czerwone oczy symbolizujące realne zagrożenie. Spójrzmy jeszcze na finał. Przekroczenie tej magicznej ściany kończy się dezintegracją. Stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób walczących o mapę. Na wilk sobie po prostu przez nią przechodzi, jak gdyby nigdy nic. To jest subtelny i genialny sposób na ukazanie różnicy w potędze postaci, a zarazem sprytne wykorzystanie foreshadowingu, o którym mówiłem już kiedyś w innym materiale. Na koniec wysunąłbym trzy główne wnioski na temat kontrastu. 1. Sprawdza się bardzo dobrze w podkreślaniu różnic, zwłaszcza w przypadku charakterów oraz sytuacji postaci. 2. Pozwala prowadzić szybką ekspozycję, szczególnie kiedy nowy element zestawiamy z wcześniej przedstawionym. 3. Doskonale nadaje się do robienia żartów oraz humorystycznych scen, ale trzeba robić to z wyczuciem. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie kontrastu. Mam jeszcze krótkie ogłoszenie. Ostatnio założyłem konto na Supi. Jest to platforma od Patronite'a do jednorazowych wpłat na rzecz twórców. Gdyby ktoś chciał mnie wesprzeć, to zachęcam do wpłat przez Supi, bo na ten moment nie pobierają prowizji, a YouTube bierze aż 30%. Link zostawiam w opisie. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.